Dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku TikTok, czyli najbardziej nieregularnego programu o zegarkach na polskim YouTubie. Ja niezmiennie nazywam się Krzysiek Kumeniuk i witam was wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, przez kilka miesięcy mnie nie było. Ostatni odcinek pojawił się tutaj w maju, więc zrobiłem sobie taką dłuższą przerwę od nagrywania, ale postanowiłem, że w końcu trzeba coś z tym zrobić i korzystając z okazji, że mieszkam wokół malowniczych pól i malowniczej przyrody, postanowiłem, że nagram wam nowy odcinek. Nagram nowy odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi w takich fantastycznych warunkach przyrody pośród pól i mam nadzieję, że słońce, które tam zachodzi za horyzontem, za chwilę będzie mnie oświetlało tak samo, albo przynajmniej odrobinę gorzej niż teraz. I korzystając z okazji też, że jestem tutaj w takich plenerowych warunkach, wziąłem ze sobą GoPro, dlatego mam nadzieję, że nie będziecie mieli tutaj żadnego problemu z tym, że jakość jest trochę inna niż zazwyczaj. I korzystając z okazji, że mam przy sobie telefon, a na nim pytania, które zadawaliście pod postem w zakładce społeczność, postanowiłem, że żeby tak gładko wejść w regularny cykl nagrywania, odpowiem na kilka tych pytań, powiem wam też co u mnie, co się działo, dlaczego tak długo nie było żadnego nowego odcinka i tak dalej, ale zanim się to stanie, pozwólcie, że po prostu włączę te pytania i przejdę gładko do tematu. Okej, możemy zaczynać. Pytanie numer jeden brzmi, może faktycznie, jak już wcześniej było wspomniane, czyli skąd taka długa przerwa i jakie plany na przyszłość związane z kanałem, czyli czy wracasz do regularnego nagrywania odcinków, czy niekoniecznie? No właśnie, moi drodzy, co takiego się stało, że postanowiłem przerwać nagrywanie? W zasadzie wydarzyło się to, co u wielu ludzi, czyli kwestie związane z pandemią po prostu. Wyprowadziłem się z Warszawy, przestałem mieć tak dobre warunki do nagrywania jak wcześniej, dlatego też no z automatu jakoś motywacja mi spadła, plus działy się jeszcze jakieś inne rzeczy bardzo prywatne. Zacząłem więcej pracować, zacząłem też troszkę o siebie dbać, zacząłem poznawać nowych ludzi, no i generalnie mnóstwo innych rzeczy, które skutecznie mnie od tego nagrywania na YouTubie odpychały, może mnie troszkę zniechęcały, ale nie chcę demonizować, że to były jakieś siły wyższe, bo głównie to była moja wina, że no nie usiadłem, nie nagrywałem, bo mogłem przecież nagrywać tak jak teraz, wyjść po prostu z domu i spróbować coś dla was sfilmować, coś dla was nakręcić, o czymś wam opowiedzieć. Nie stało się tak, ale to też wynika trochę z innych rzeczy. Doceniłem bardziej życie w stylu slow life, to znaczy robię rzeczywiście to, na co mam ochotę, to, co mnie interesuje, mam nowe pasje, zapałałem miłością do kawy, co zresztą mi słusznie wytykacie czasami na Instagramie, że więcej tego kontentu kawowego się pojawia niż zegarkowego, no ale tak to już jest, że te pasje się zmieniają, przynajmniej u mnie ja mam naprawdę sporo rzeczy, którymi się interesuję, więc dla mnie to jest zupełnie naturalne i całkiem odświeżające umysł, dlatego też, no słuchajcie, nie gniewajcie się, wiem, że wielu z was zawiodłem i chcielibyście mieć te odcinki częściej, bo kontentu zegarkowego na YouTubie jest jak na lekarstwo, a jeżeli jest, to pojawia się też bardzo nieregularnie, dlatego pomyślałem sobie, że po prostu nie można dłużej już żyć tym slow life'em, albo można, tyle że po prostu sobie jakoś to lepiej poukładać i w ten sposób znaleźć dodatkowy czas na to, żeby nagrywać po prostu nowe odcinki, bo też sporo przyjemności mi sprawiało to, co do tej pory tutaj się działo na kanale i mam nadzieję, jestem przekonany i wierzę w to szczerze, że będzie tutaj tych materiałów o wiele więcej. No i cóż, trzymamy kciuki, ja trzymam za siebie kciuki, wy trzymajcie za mnie, żeby tak się stało i mam nadzieję, cały czas mówię, że mam nadzieję, ale tak będzie po prostu. Wrócimy do regularnych publikacji na tym kanale. A tymczasem drugie pytanie, które było od tego samego użytkownika. Drugie pytanie, czy zegarki z dodatkowymi tarczami to tylko chronografy się liczą? Czy jeśli te subtarcze pokazują dzień, tygodnia, miesiąca, to czy to można zaakceptować, jeśli chodzi o stylistykę? Według twojej oceny oczywiście. No wiadomo, że według mojej oceny, bo ja tutaj głównie wypowiadam się subiektywnie, nie jest to żadna prawda objawiona, więc z mojej perspektywy wygląda to tak. Czekajcie, postawię sobie, bo mnie troszkę już ręka tutaj zaczęła boleć. Okej, więc jeżeli chodzi o subtarcze, no to wygląda to tak, że jeżeli macie zegarek, który jest wyposażony w różne komplikacje, to znaczy komplikacje, nie wiem, faz księżyca, dnia, tygodnia, czas 24-godzinny i tak dalej, no to te wszystkie komplikacje, inaczej funkcje w zegarku są po prostu potrzebne i jeżeli macie taki zegarek i uważacie, że te funkcje są wam potrzebne, a są przedstawione właśnie w postaci tych małych subtarcz na tarczy, no to
Dlaczego nie? Subtarcze to po prostu forma reprezentacji pewnych wartości i przedstawienia ich w dogodny sposób, a jeżeli chronograf akurat jest wyposażony w subtarcze, no to spoko. Jeżeli inne zegarki są wyposażone w subtarcze, no to też spoko, bo dzięki nim dostarczane są nam odpowiednie informacje na temat właśnie dnia tygodnia, dnia miesiąca i tak dalej, więc subtarcze w zegarkach innych niż chronografy są jak najbardziej okej. Musiałem poszukać trochę światła, bo słońce już zachodzi, ale udało się, mam nadzieję. Więc kolejne pytanie. Czy zaszły jakieś zmiany w twojej kolekcji? Jeśli tak, to jakie? Jeżeli chodzi o kolekcję, to zmiany pojawiły się, ale były to zmiany naprawdę bardzo niewielkie. To znaczy kilka zegarków odeszło do nowych właścicieli, kilka zegarków pojawiło się w mojej kolekcji jako nowe zegarki. Jeden z nich mogliście widzieć na tym kanale, czyli Timex Q, ten w różowym złocie. Także kolekcja troszkę się zmieniła, ale była to bardziej kosmetyczna zmiana niż drastyczna rewolucja. Więcej informacji z pewnością będziecie mogli poznać przy okazji filmiku na temat tej kolekcji, który pojawi się za jakiś czas na tym kanale. Jeżeli wrócicie do tego filmu po jakimś czasie, to tutaj gdzieś wam podlinkuję ten najnowszy film. Póki co go nie ma oczywiście, ale no więcej po prostu wam opowiem w dedykowanym filmie na ten temat. Kolejne pytanie, bardzo ciekawe, bardzo interesujące, pewnie znajdzie swoich zwolenników i hejterów. Dlaczego Balticus jest nielubiany? Pyta Antek Dexter, jeden z subskrybentów kanału. To jest bardzo ciekawa kwestia. To, czy jakaś marka jest lubiana bądź nielubiana, zależy od wielu czynników. I tutaj, jak w przypadku generalnie każdej marki, która wywołuje jakieś tam emocje, mamy grupę zwolenników, naprawdę oddanych fanów, jak i grupę hejterów oraz tych pośrodku, którym jest to zupełnie obojętne, więc trudno tutaj mówić o tym, że Balticus jest nielubiany, ponieważ no na forach, na grupach dyskusyjnych jednak o Balticusie sporo osób wypowiada się w bardzo dobry sposób. Też przy okazji ostatnich targów, które miały miejsce w Łodzi, właściwie festiwalu zegarków It's All About Watches, no też stanowisko czy stoisko bardziej Balticusa miało sporo odwiedzających, więc tutaj czy Balticus jest nielubiany? Trudno powiedzieć, szczerze mówiąc, bo mam wrażenie, że zdecydowanie więcej osób lubi Balticusa właśnie ze względu na to, że znają Bartka, czyli właściciela marki, widzą te wszystkie posty. Bartek angażuje się bardzo często w działania różnych grup dyskusyjnych i forów internetowych. Na grupach facebookowych jest bardzo aktywny, więc generalnie tych fanów jest zdecydowanie więcej niż przeciwników. Natomiast co ja o tym myślę? Nie mam absolutnie zdania. Niektóre zegarki bardzo mi się podobają. Gwiezdny Pył uważam za całkiem przyjemny projekt, bardzo, bardzo fajny zegarek. Lubię generalnie tego typu czasomierze. Z kolei inne modele, takie jak chociażby Żabnica, absolutnie nie przemawia do mnie w żadnym stopniu. To nie jest nawet tak, że mi się podoba, bądź tam mam jakieś zastrzeżenia. Ten zegarek kompletnie mi się nie podoba, więc wiecie, no gusta, guściki. Każdy ma jakieś tam swoje przyzwyczajenia, swoje opinie na ten temat. Natomiast odpowiadając na pytanie, dlaczego Balticus jest nielubiany, nie mam pojęcia, bo ja się z tym nie zgadzam. Po prostu uważam, że Balticus jest lubianą marką, jest marką z Polski. Bardzo dużo osób właśnie tę markę za tę polskość, za to, że jest to brand, który wywodzi się z Polski. Bardzo wiele osób to docenia w tych zegarkach i chociażby to jest okazją do tego, żeby jakoś wesprzeć lokalnych przedsiębiorców. Czy jest to Bartek, czy jest to marka Błonie, czy jest to marka Xikor, bez znaczenia. Tutaj dla wielu osób również istotna jest ta polskość. Więc generalnie, czy Balticus jest nielubiany? Ja uważam, że nie, ale chętnie poznam waszą opinię na ten temat w komentarzach. Kurczę, robi się trochę ciemno i zastanawiam się, czy jeszcze kontynuować ten odcinek, czy gdzieś się przenieść w jakieś jaśniejsze miejsce, na przykład do samochodu, ale spróbuję jeszcze odpowiedzieć przynajmniej na jedno pytanie, a potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc czytam. Daniel Pawłowski pyta, japoński automat czy szwajcarski kwarc? O co chętniej rozbudowałbyś kolekcję i dlaczego? Myślę, że odpowiedź będzie dosyć zaskakująca, a na pewno nie taka, jakiej się spodziewacie, to znaczy japoński kwarc. I w ogóle to jest temat na kolejny odcinek TikTok. Nie wiem, czy następny bezpośrednio po tym Q&A, czy za jakiś czas, ale to jest odpowiedź, to jest w zasadzie temat na kolejny odcinek. Przez jakiś czas dojrzałem troszkę i zmieniły się moje poglądy dotyczące zegarków. Wcześniej, jeżeli byście tutaj przyszli na kanał i zresztą możecie to sobie zobaczyć w jakichś tam archiwalnych odcinkach, wcześniej, gdybyście zapytali mnie i wielu ludzi zresztą, pasjonatów zegarmistrzostwa, pewnie powiedzieliby, że tylko i wyłącznie zegarek mechaniczny, zegarek z duszą, więc
troszkę się to pozmieniało i będę musiał wam o tym dużo więcej opowiedzieć, bo zdecydowanie teraz poszedłbym w kierunku kwarcu i bardzo poważnie myślę nad jednym zegarkiem właśnie kwarcowym. Dlatego bądźcie czujni, obserwujcie ten kanał, bo z pewnością pojawi się tutaj materiał na ten temat, a tymczasem taka odpowiedź chyba będzie musiała ci wystarczyć. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, sytuacja wymknęła się trochę spod kontroli, zrobiło się już strasznie ciemno, tam gdzieś macie zachód słońca i chyba będzie trzeba się jakoś przenieść z tym nagrywaniem gdzie indziej, więc przepraszam was z góry za formę tego wideo, ale będzie tak vlogowo dzisiaj. Czemu nie? Troszkę swobody na tym kanale powinno się pojawiać, mam wrażenie, żeby nie było zbyt nudno, zbyt sztywno, bo ja nie jestem wcale taki sztywny, jak mogłoby się wydawać. Dlatego słuchajcie, odpowiemy sobie na kolejne pytania, ale już trochę w innych okolicznościach, bo chciałbym, żeby było mnie w ogóle widać i żeby w ogóle cokolwiek tutaj się jeszcze udało zrobić, więc zmieniamy kompletnie otoczenie i przenosimy się w jakieś inne miejsce, tak żebym był widoczny, ładnie doświetlony i w ogóle, żeby było fantastycznie, pięknie i super. A few moments later. Dobra, słuchajcie, to jest maks, jaki udało mi się zrobić tutaj, żeby cokolwiek jeszcze udało się dzisiaj nagrać. Także doświetlam się lampami spod sklepu Netto. Doświetlam się tutaj wewnętrznym światełkiem wewnątrz samochodu, a tutaj mam pytania. Przepraszam was za to, co się tutaj dzieje, ale jak widzicie, złośliwość rzeczy martwych, a właściwie złośliwość słońca, które musiało zajść akurat wtedy. Kto by się spodziewał, że o godzinie 19 w październiku słońce zachodzi już trochę wcześniej, ale mniejsza o to. Pytanie wyświetlę wam, bo nie chcę go czytać, bo po pierwsze jest długie, po drugie pojawiają się w nim słowa, z którymi się nie zgadzam, które są wulgarne i tak dalej, ale po prostu zobaczcie sobie, co kolega Hordo napisał tutaj w tym komentarzu. I chciałbym się do tego odnieść, bo wiele osób myśli, że pomimo tego, że nic się tutaj nie pojawiało, to nie pojawiały się też żadne akcje związane z grupą. To znaczy, że nie przeglądałem grupy, że nie wchodziłem na grupę, że nic się tam generalnie nie działo, a to nie jest prawda. Ja tę grupę jako administrator, czyli również moderator, przeglądam stale, monitoruję to, co się tam dzieje, dodaję nowe osoby, usuwam niektóre komentarze i to, co się tutaj pojawiło, jest taką, powiedzmy, że frustracją Hordo na temat tego, co się dzieje na grupie, a dokładniej tego, co się dzieje w momencie, kiedy któryś z punktów regulaminu nie jest przestrzegany. Według tutaj tego komentarza dzieją się rzeczy straszne, dantejskie sceny. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że regulamin jest po to, żeby go przestrzegać i każdy ma prawo do tego, żeby grupę w każdym momencie opuścić, jeżeli nie podoba mu się to, co się na grupie dzieje i jakie tam są zasady, a zanim dołączycie do grupy, akceptujecie też regulamin, jest to w jednym z pytań kontrolnych przed dołączeniem, więc no wiecie co, trudno powiedzieć, czy to jest słuszne, na pewno w wielu sytuacjach te zarzuty były nietrafione, w wielu sytuacjach również popełniliśmy błąd i to się zdarza i warto pisać do mnie na maila albo do któregoś z moderatorów i próbować wyjaśnić tę sytuację, a niekoniecznie frustrować się albo później, co najgorsze, te frustracje przelewać na grupie, na inne osoby i tak dalej. Więc generalnie bardzo was serdecznie zachęcam do tego, że jeżeli wam się coś nie podoba na grupie, a chcielibyście coś zmienić i uważacie, że to jest dobry pomysł, to po prostu dodajcie odpowiedni post na grupie, my się tym zajmiemy, albo napiszcie do nas po prostu, żeby nie było tak, że ktoś jest pomijany i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie, słuchajcie, jesteśmy tam po to, żeby na grupie było lepiej. Jeżeli kasujemy albo blokujemy jakieś posty, to dlatego, że nie chcemy, żeby zrobił się tam zwyczajnie śmietnik. Tak to wszystko wygląda, co złego to nie my, ale też pamiętajcie, że jesteśmy tylko ludźmi i jako moderatorzy też popełniamy błędy. Serdecznie was zapraszam na grupę, bez was ta grupa nie istnieje, więc jeżeli chcecie się aktywnie w nią włączyć, dyskutować o zegarkach, to zapraszam na ekipę TikTok, link oczywiście znajdziecie w opisie. Kolejne pytanie od Mi Media. Jaki przedział cenowy jest najbardziej rozsądny w stosunku jakość-cena? Jakie marki w danym przedziale są najbardziej opłacalne, biorąc pod uwagę na minimalną stratę wartości, aniżeli zarobek? Zacznę od tego drugiego pytania. Jakie marki tracą najmniej? Marki luksusowe, marki, które są popularne, czyli na przykład Rolex, Omega, Breitling, Audemars Piguet, Patek Philippe, wiadomo, te marki, które są drogie, Hublot,
i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie te marki tracą najmniej, jeżeli o to chodzi, ale zdaję też sobie sprawę z tego, że są to marki prestiżowe i nie każdego na nie stać. Dlatego drugie pytanie, właściwie pierwsze w kolejności, jaki przedział cenowy najbardziej rozsądny w stosunku jakość-cena? Moim zdaniem jest to przedział od 1500 do 2000 zł, ponieważ w tej cenie znajdziecie już zegarki nie najgorsze, nie jakieś tam najniższe linie producentów i nieważne, czy to Japonia, czy Szwajcaria, bo znajdziecie i Tissota PRX-a i Seiko różnego rodzaju, żółwie i pozostałe zegarki, znajdziecie wyższe serie Casio, jeżeli interesują Was na przykład G-Shocki, no i generalnie mnóstwo różnych zegarków, również mikrobrandy, tam pojawiają się również takie bardzo ciekawe zegarki, z pewnością warte polecenia i warte przynajmniej zastanowienia się nad tym wyborem, dlatego moim zdaniem 1500-2000 zł, ale oczywiście jak w każdym przypadku taki tutaj znajdziecie coś ciekawego zarówno poniżej tej kwoty, jak i oczywiście powyżej. No i wiadomo, standardowo, im więcej pieniędzy, tym generalnie większe możliwości, tym ciekawsze rzeczy można sobie wybierać, tym ciekawsze zegarki macie do dyspozycji. Okej, rejestrator się wyłączył. Także podsumowując, 1500-2000 zł to jest moim zdaniem taki absolutnie spoko przedział cenowy. Natomiast jeżeli chodzi o marki, które najmniej stracą, no to są to oczywiście te marki luksusowe, Rolex, chyba najmniej, a wręcz można zyskać kupując Rolexa. Oczywiście odpowiedni model, nie każdy. Generalnie marki premium oraz niektóre marki czy niektóre zegarki, które mogą za jakiś czas zostać po prostu wycofane, tak jak na przykład mój Seiko SRP, o którego pytacie bardzo często. No a tego zegarka nie można już dostać w żadnym innym sklepie. Także słuchajcie, to zależy. Inwestowanie w zegarki jest generalnie całkiem śliskim tematem, więc ja bym się tak specjalnie tym nie interesował, nie zawracałbym sobie tym głowy. Odpowiedzi na pozostałe pytania już znacie. Pytanie od Tomasza. Jak tam Hydromod? Słuchajcie, właśnie, a propos Hydromoda, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to podsyłam Wam linka do playlisty na temat Hydromoda tutaj w górnym rogu ekranu. Jak tam mój Hydromod? Jakieś 2 miesiące temu albo 3 przestał chodzić, więc po prostu padła w nim bateria. Nic więcej, można bez problemu poruszać wskazówkami. Póki co zostawiam ten temat wolny, nie mam za bardzo czasu i ochoty babrać się znowu w oleju, bo wiem, ile pracy mnie to kosztowało ostatnim razem. Ale generalnie zegarek przez cały czas zachował swoją szczelność, nic z niego nie wyciekało, w żaden sposób nie było większych problemów z jego obsługą, sprawdzał się naprawdę rewelacyjnie, a po prostu bateria, jak to bateria, wyczerpała się, no i wystarczy ją wymienić, spróbować zrobić na nowo ten cały proces napełniania olejem i wszystko powinno być jak najbardziej ok. Nie bezpośrednio, ale trochę z tym związane jest również kolejne pytanie od Jerzego Korby, który pyta, czy można zwiększyć wodoszczelność zegarka? Mam Fossila 5 atmosfer, a myślałem zwiększyć go do 10 atmosfer. I właśnie odpowiedzią na to pytanie jest chociażby Hydromod, czyli właśnie wypełnienie zegarka kwarcowego olejem. Olejem, który sprawi, że zegarek wewnątrz będzie pozbawiony powietrza, a zatem będzie odporny na działanie wody i zwiększysz go nawet do więcej niż 10 atmosfer, mam wrażenie, jeżeli oczywiście uszczelki i cała reszta jest sprawna. Natomiast inne sytuacje nie za bardzo, szczerze mówiąc, bo ani uszczelki, ani jakieś specjalne dekle, podejrzewam, że po prostu ich do swojego Fossila nie znajdziesz i szkoda byłoby po prostu twojej zabawy, żeby ściągać i kombinować z jakimiś tam częściami innymi niż te oryginalne. Natomiast oczywiście istnieją inne sposoby i to są działające sposoby, bardzo polecam, czyli na przykład worek, do którego będzie można schować zegarek, kiedy płyniecie sobie, nie wiem, w kajaku, czy na jakiejś łódce, czy pływacie. Zegarek będzie dzięki temu zabezpieczony, a wodoszczelny woreczek pozwoli Wam uniknąć zalania wodą, więc może to jest jakiś sposób, jeżeli nie, to Hydromod. Także moim zdaniem warto, całkiem fajny efekt, zawsze można się troszkę pobawić, ale generalnie inne sposoby, chałupnicze sposoby i metody na to, żeby zwiększyć wodoszczelność zegarka, zazwyczaj nie mają racji bytu. Cóż zrobić?
Dobra, nie zatrzymujemy się, mam kolejne pytanie. Necron 007 zadał długie pytanie, a właściwie jest to długi komentarz. Panie Krzysiu, można na ty, nie gniewam się absolutnie. Myślę, że fajnym materiałem do poruszenia będzie pańska opinia na temat obecnej sytuacji marki Seiko. Od jakiegoś czasu na niektórych grupach zegarkowych marka ta jest głównym bohaterem prześmiewczych memów, wyraźnie sugerujących, iż nie warto się nią interesować. W swoich materiałach był pan jej oraz innych japońskich marek zwolennikiem w budżecie do około $500, wskazując chociażby na świetny stosunek jakości do ceny. Uważa pan, że dalej tak jest? Na dzień dzisiejszy polecałby pan coś innego, czy wręcz przeciwnie? Może nie jest to najlepszy temat na Q&A, ale myślę, że na tym mogliby skorzystać zarówno początkujący miłośnicy zegarków oraz ci nieco bardziej doświadczeni, zwłaszcza, że opinie w tym temacie bywają skrajnie różne, a obie strony, poza drobnymi wyjątkami, potrafią przedstawiać sensowne, merytoryczne argumenty przemawiające za lub przeciw. Pozdrawiam cieplutko i z niecierpliwością czekam na pański powrót. Powrót właśnie się dzieje, a odpowiadając na to pytanie, to jest temat bardzo ciekawy i jednocześnie bardzo złożony i zastanawiam się, czy odpowiedź taka lakoniczna właśnie w postaci Q&A będzie wystarczająca, żeby ten temat zgłębić chociaż trochę, ale postaram się. Od jakiegoś czasu przestałem śledzić bardzo aktywnie nowości zegarkowe właśnie ze względu na tę moją przerwę na kanale. Po prostu być może wiele rzeczy mi umyka, ale z drugiej strony, obserwując też grupę i to, co się dzieje na zagranicznych kanałach YouTube'owych o zegarkach, szczerze mówiąc, nie zauważyłem, żeby marka Seiko jakoś bardzo straciła wizerunkowo, za wyjątkiem tych sytuacji, w których oczywiście jakieś osoby niezadowolone ze swoich wyborów właśnie związanych z tą marką zgłaszały na przykład na grupach czy na forach. Oczywiście jest spora grupa osób, która na frazę Seiko lepsze albo po prostu na słowo Seiko reaguje wręcz alergicznie i bardzo się triggeruje tym słowem i tą marką jednocześnie. Seiko jakie jest, każdy widzi, a że swego czasu pojawiło się, zresztą jak słusznie tutaj zauważyłeś, sporo materiałów, w których Seiko było właściwie jedynym słusznym wyborem, no to sporo osób będących przeciwnikami tej marki, no nie specjalnie było zadowolonych z tego powodu. Dlatego też ja bym to rozgraniczył i to, co rzeczywiście dzieje się w marce Seiko, czy tam to, co marka Seiko robi w swojej komunikacji, w swoim marketingu, w różnych decyzjach, które podejmuje, i to, jak marka Seiko wygląda na grupach zegarkowych, na grupie ekipy TikTok i na pozostałych, moim zdaniem są to dwie różne rzeczy i nie powinno się ich łączyć. To, że ludzie sobie żartują, śmieszkują, to mnie absolutnie nie dziwi. Ja sam bardzo często się śmieję z różnych marek i zupełnie robię to bardzo niezobowiązująco. Okej. Okay. I po prostu, no, tak się dzieje, że zwolenników, przeciwników jest nieograniczona ilość. Sporo tych ludzi się do marki Seiko przekonało, sporo też ich z jakiegoś powodu nie lubi, ale w to absolutnie nie wnikam. Natomiast, wiecie co? W przypadku takich marek jak właśnie Seiko, wszyscy szwajcarscy giganci, japońscy zresztą, Citizen i tak dalej, wiecie co? Wydaje mi się, że to są marki, które są na rynku tak długo i są tak dużymi markami, zresztą jak wspominałem, że jakiekolwiek takie niewielkie kryzysy wizerunkowe, to nie jest w żaden sposób ich wpadka, jakieś, nie wiem, faux pas czy cokolwiek, ponieważ ich działy marketingowe, działy związane z PR-em, komunikacją, to nie są amatorzy. I postrzeganie marek takich jak Seiko właśnie przez pryzmat tego, że na grupach mówi się o nich albo tworzy się z nimi memy, mam wrażenie, że to ich absolutnie nie rusza, bo do nich nie docierają nawet te głosy. I jeżeli się o tym mówi, to dobrze, jeżeli się mówi źle, to też dobrze, bo nadal się mówi. I myślę, że z tego takie marki czerpią swoje korzyści i swoją popularność. Czy Seiko jest w jakiejś dziwnej sytuacji? Mam wrażenie, że nie. Sporo zegarków, które się pojawiły, to albo reedycje, czego jestem wielkim zwolennikiem, albo jakieś specjalne edycje, takie jak w przypadku Briana Maya, Seiko 5 Sports, albo różnego rodzaju kolaboracje związane też z anime i generalnie kulturą Japonii. Moim zdaniem jest to wszystko w bardzo ciekawy sposób rozwiązywane. Nowe zegarki,
zegarki, które być może nie są w żaden sposób odkrywcze, również są dosyć ciekawym wyjściem, które Seiko proponuje swoim klientom, dlatego ja bym był tak średnio tutaj zaniepokojony tym wszystkim, co się dzieje, a poza tym pamiętajcie, tak jak mówiłem, działy marketingowe, każda decyzja, każdy nowy model zegarka to jest mnóstwo różnych mniejszych decyzji, mnóstwo odpowiedzialności i na pewno nie wynika to z jakiejś tam niewiedzy, głupot i tak dalej, więc o sytuację marki Seiko bym się nie martwił, jednocześnie też mając świadomość, że jednak sporo osób z tej marki lubi sobie zażartować i to mnie też już absolutnie nie dziwi, w końcu wiecie, Seiko lepsze. Okej, wymieniłem baterię, bo padła i kontynuuję odpowiedzi na wasze pytania. Zostały dwa do końca, więc lećmy z tym tematem. Nie mam pojęcia, jak przeczytać ten nick, więc go nie przeczytam, za to przeczytam komentarz, a właściwie pytania. Czy można nazwać smartwatche zegarkami? Na grupach zegarkowych są one bardziej nazywane zabawkami, a to ciekawe. Ich właściciele są atakowani za nazywanie tego gadżetu zegarkiem. Jaka jest twoja opinia? Słuchajcie, jeżeli cofniecie się do jakichś archiwalnych nagrań TikTok, to pewnie zauważycie, że bardzo często mówiłem tam, że nie będę nosił smartwatcha, że mnie nie przekonuje, że bateria słaba, że nie ma to sensu. I oczywiście zmieniłem zdanie w jakiś tam sposób, bo zacząłem nosić smartwatcha, głównie na siłownię i wtedy, kiedy będę chciał na przykład zliczyć jakieś kroki, zanotować swoją aktywność i tak dalej, i tak dalej. Kupiłem sobie takiego smartwatcha, jest to Xiaomi Mi Watch Lite, z tego co pamiętam, i jest to bardziej opaska sportowa, czy tam jakiś tam fitness tracker niż smartwatch, bo nie ma mnóstwa innych opcji, które są dostępne chociażby w Apple Watch, więc to jest numer jeden. Zacząłem nosić ten zegarek, tego smartwatcha i zacząłem się rzeczywiście do niego przekonywać, ale nadal uważam, że zegarki i smartwatche to nieco inna bajka. Natomiast odpowiadając już bardzo konkretnie na twoje pytanie, czy można nazwać smartwatche zegarkami, uważam, że jak najbardziej. To znaczy, jeżeli zegarek to urządzenie, które wskazuje aktualny czas albo pozwala w jakiś tam sposób obliczać czas, który upłynął na przykład, albo odliczać do jakiegoś czasu, ustawiać budziki i tak dalej, to moim zdaniem jest to zegarek. Podobnie jak zegarkiem jest zegarek stojący na półce i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie tak, uważam, że smartwatche to zegarki, ale traktowałbym je nieco inaczej niż takie standardowe, klasyczne zegarki, ponieważ no, jest to trochę inna liga, jest to urządzenie elektroniczne, jest to narzędzie, dzięki któremu możemy robić też różne inne rzeczy, nie tylko związane z czasem. Dlatego jak najbardziej tak, nie mam tutaj absolutnie żadnych przeciwwskazań ku temu, żeby smartwatche, zresztą jak sama nazwa na to wskazuje, nazywać zegarkami. A mój prywatny apel do tych wszystkich z was, którzy walczą i poniewierają osobami, które noszą smartwatche, nie wiem, czy jest sens, chyba nie ma, nie powinniśmy się dzielić. Słuchajcie, niech każdy nosi to, co lubi, niech nazywa smartwatche zegarkami. Ja przynajmniej nie mam z tym żadnego problemu i was również do tego zachęcam, żeby nie wszczynać jakichś tam wojen, awantur, ani nie eskalować tych podziałów, które już gdzieś tu się czasami pojawiają w tej branży. Branża zegarkowa jest bardzo wdzięczna, bardzo otwarta i no nie powinniśmy, mam wrażenie, się w taki sposób do siebie zwracać. Bądźmy dla siebie mili, uprzejmi, a z pewnością wyjdzie nam to na dobre. Jednak troszkę się zagalopowałem, miały być dwa do końca, ale będą trzy do końca, jeszcze dwa pytania, jedno krótkie. Marki, które zyskały i straciły w twoich oczach. Marki, które zyskały w moich oczach, to zdecydowanie Tissot. Tissot to marka, której wcześniej nie lubiłem, nie byłem zwolennikiem, podobał mi się wyłącznie Tissot Visiodate i Banana chyba. Ten taki, wiecie, śmieszny, wykrzywiony zegarek w prostokątnej kopercie. A teraz jestem ogromnym fanem zegarka PRX, szczególnie w wersji kwarcowej. Wiem, ale tak jak mówiłem, o tym wam opowiem wkrótce. Więc Tissot najbardziej zyskał w moich oczach, a najbardziej stracił w moich oczach chyba żaden brand, szczerze mówiąc. Musiałbym naprawdę kombinować, więc nie będzie tutaj tego, ale na Tissota zwracam waszą uwagę, bo PRX to moim zdaniem jeden z najciekawszych zegarków ostatnimi czasy. Wiem, że wielu osobom się on nie podoba, absolutnie są jego zagorzałymi przeciwnikami, ale no,
Ja jestem fanem. I tutaj chyba postawię kropkę i przejdę do ostatniego pytania, które zadał Marcel Ząbek. Hej, w ostatnim czasie na naszym rynku pojawiło się mnóstwo zegarków z Chin. Czy Japonia i Szwajcaria mogą się powoli pakować? Mam wrażenie, że nie, bo o ile chińskie zegarki rzeczywiście są dostępne na rynku, no to na razie nie oferują żadnej konkretnej wartości, jeżeli chodzi o zegar mistrzostwo. Żebyście mnie nie zrozumieli źle. Nie chodzi mi o to, że to są zegarki kompletnie bezwartościowe, bo oczywiście są mechanizmy Seagull, są różnego rodzaju chińskie zegarki, które rzeczywiście no, robią furorę, ale jednak ten zalew rynku przez zegarki chińskie to głównie zalew przez marki typu Skmei, typu Pagani Design, Parnis. Powiedzmy to sobie szczerze, nie jest to nic nadzwyczajnego. Marki te zazwyczaj korzystają z dorobku wizualnego, designerskiego innych firm, więc no ja bym się tutaj specjalnie nimi nie przejmował i na miejscu Japonii i Szwajcarii również bym się tym nie przejmował, bo te dwa rynki, te dwa kraje, czyli Japonia, Szwajcaria oraz Niemcy i tak dalej, wydaje mi się, że póki co nie mają żadnych konkurentów, bo też mają najdłuższy staż na rynku i oferują zdecydowanie najwięcej i pomijając te wszystkie niszowe marki niezależnych zegarmistrzów z Chin, no jednak tutaj wydaje mi się, że ten rynek chiński nie dosięga przynajmniej jakościowo Szwajcarom i Japończykom. Inaczej może być pod względem ilościowym i cenowym, bo tutaj rzeczywiście chińskie zegarki są tanie, ale jeżeli chodzi o to, czy Szwajcarzy i Japończycy mogą się pakować ze swoimi zegarkami i jechać do domu albo zawijać powoli interes, to myślę, że powtórki z kwarcowej rewolucji w tym przypadku już nie będzie. I w ten sposób dotarliśmy do końca pytań. Moje pytania tutaj na telefonie się skończyły. Mam nadzieję, że część z Was uzyskała odpowiedzi na nurtujące pytania, a część z Was dowiedziała się czegoś nowego. Mam nadzieję, że tutaj na tym kanale będziemy się widywali zdecydowanie częściej. Może nie w takich okolicznościach jak te, chociaż nie wiem, całkiem dobrze nagrywało mi się tutaj w samochodzie pośród ludzi, którzy dziwnie się na mnie patrzą. Bardzo dziękuję Wam za obecność, za to, że jesteście, za to, że przez ten cały czas nie opuściliście kanału TikTok, pytaliście, prosiliście, nalegaliście na nowe filmy, no i w końcu wracam z regularnymi nagrywkami, jak mawiają youtuberzy. Nie ma już Patronite'a, dlatego wszystkie linki z Patronite'a zniknęły, ale możecie wesprzeć kanał, jeżeli macie taką ochotę. Bardzo dziękuję, widzimy się w kolejnych odcinkach na tym kanale, subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie znać, co myślicie o tym kanale, o tym odcinku. Takie nietypowe Q&A, ale czasami chyba tak trzeba. Bardzo dziękuję Wam za obecność i widzimy się następnym razem. Na razie, pa!